zna. Tutaj Filipek, gość specjalny, dzisiaj nasz VIP. Jak już mówiłam, przypadek zupełny sprawił, że akurat dzisiaj jestem na tej trasie, a nie na trasie smaków i legend, ale dobrze się stało, bo miło jest zawsze fajne, znajome twarze tutaj zobaczyć. Państwo dzisiaj macie niesamowitą okazję podróżować tak naprawdę wehikułem czasu. Te wehikuły czasu w Kaliszu mamy dwa. Jeden z nich to właśnie sam, w którym Państwo się znaleźliście. Sam, który pierwotnie właśnie tutaj po ulicach Kalisza jeździł, śmigał. Na pewno Państwo widzieliście na starych zdjęciach miasta, że te sany się pojawiają w różnych miejscach, są uchwycone. No i teraz my powracamy z tym wehikułem czasu po to, żeby Państwu najpiękniejsze, najwspanialsze zakątki miasta móc pokazać. Ten autokar, kiedy już się zużył tutaj w tym taborze kaliskim, no został sprzedany prywatnemu właścicielowi. No i Państwo wiecie, jak to jest, jak trafia w ręce prywatne, no to już właściciel decyduje, co tam się z nim dalej dzieje. Ten ostatecznie skończył jako kurnik. I dopiero wprawne oko członka takiego stowarzyszenia miłośników komunikacji miejskiej w Warszawie wypatrzyło tą perełkę. I od tego momentu no, zaczęło się takie, no, można by powiedzieć, śledztwo, tak? Dochodzenie do prawdy, do tego, skąd ten autokar jest, jak on się tam znalazł. No i tak powolutku, między innymi dzięki numerom, które ma nadany autokar, udało się ustalić, że jeździł on właśnie tutaj w taborze kaliskich linii autobusowych. Dzięki współpracy tego stowarzyszenia, jak również dzięki współpracy tutaj kaliskiego KLA, udało się to wszystko przywrócić do świetności i już w tym roku mija nam 10. sezon, kiedy tym pięknym autokarem możecie Państwo zwiedzać wraz z nami, z przewodnikami miasto Kalisz. My tak naprawdę to jesteśmy tylko drobnym dodatkiem do tego, co tu Państwo macie, bo już sama jazda tym samochodem to jest niesamowite przeżycie. Państwo widzicie, że jest tutaj oryginalny wystrój. Ktoś pamięta takie kasniki? A kto pamięta, jak się nazywały? Zęby teściowej. Zęby teściowej. Cały czas jest sprawny, także jakby tam włożyć to kąsa, jak to teściowa. Ten też jest sprawny, aczkolwiek może mieć troszeczkę mniej tuszu. Tak, na bajce. Może pan zademonstrować. Oczywiście. No i super. I już by było przejechane. Ja muszę Państwu powiedzieć taką anegdotkę. Doskonale pamiętam te kasowniki, dlatego że mój dziadek, no może nie powinnam mówić takich rzeczy, no, ale powiem. Mój dziadek miał sposób na te zęby teściowej, dlatego że jak się skasowało dosyć lekko bilet, to można go było zaprasować, tak, i użyć drugi raz. Pamięta ktoś? Tak. Takie praktyki, no właśnie. Później no jeszcze właśnie. W tych fikazusach też były i też takie coś można, tak, było zrobić. Wiem, że też niektórzy tuż zmywali, jak się słabo na biletach nabił. Także wiecie Państwo, my kombinowanie to mamy we krwi, nie? W genach tutaj. Polacy i w ogóle i Kaliszanie również. Także taka zaradność też się pojawiała. Państwo dzisiaj wybraliście trasę piastowską i to jest trasa, która jest stała w tym naszym repertuarze. Ona jest co rok. To jest taka najważniejsza nasza trasa sztandarowa, bo ona tak naprawdę da Państwu pojęcie na temat tego, jak te najstarsze dzieje miasta Kalisza wyglądały i jak wiele Kalisz Piastom w swoich dziejach zawdzięcza. Drugi autokar jeździ trasą dedykowaną, ona co roku jest inna, w tym roku to są smaki i legendy Kalisza, również fajna trasa, także też Państwa namawiam, żeby sobie skorzystać w tym sezonie, bo za rok już na pewno będzie inna. No i proszę Państwa, skoro o Piastach, no to trzeba by tutaj kilka tych ważniejszych postaci, które miały wpływ na dzieje miasta, wywołać. I tak już, jakbyście się Państwo teraz odwrócili, będzie na pewno widać fragment murów miejskich. One się Państwu pokażą jeszcze piękniej, kiedy sobie przejedziemy Parczewskiego. Mury miejskie zawdzięcza Kalisz jednemu z Piastów, Kazimierzowi Wielkiemu. On to właśnie otacza miasto Kalisz murami. Również tutaj funduje zamek, którego przyziemia, no pozostałości przyziemi również dzisiaj zobaczymy. Samo miasto, które mamy tu za plecami, miasto lokacyjne, bo my w tej chwili jesteśmy poza obrębem miasta. Miasto lokacyjne to jest wiek XIII, 1257 rok, nadanie praw miejskich przez Bolesława Pobożnego. No co ciekawe, my nie mamy zachowanego aktu lokacyjnego, ale wiemy, że to właśnie wtedy nastąpiło, bo potwierdza ten przywilej później Przemysł II, robi to 11 czerwca i stąd właśnie ten dzień uznawany jest za urodziny miasta. Państwo na pewno śledzicie wydarzenia, zawsze w czerwcu właśnie w okolicach 10-11 rozpoczynamy świętowanie urodzin miasta Kalisza. To właśnie za sprawą Przemysła II, który potwierdza akt lokacyjny. Samo miasto lokacyjne miało kształt takiej soczeweczki, czy też wrzeciona, jak kto woli, mniej więcej tak to wyglądało.
Czy państwo większość z Kalisza, czy ktoś spoza Kalisza? Spoza, troszeczkę jest spoza, to państwo troszeczkę mniej będą mieli wyobrażenie tutaj tego. Tak naprawdę, gdyby zobaczyć na tą długość miasta po tej dłuższej linii, to była ona od Bramy Toruńskiej, do której my dzisiaj dojdziemy, do miejsca, w którym stała, do dzisiejszego Mostu Kamiennego, czyli tak naprawdę przejść miasto lokacyjne można było tak naprawdę w 5 minut. Ale ono na tamte czasy było zupełnie wystarczające. Państwo wiecie, że w średniowieczu tych ludzi nie było aż tak dużo. Bardzo była duża śmiertelność, szczególnie wśród dzieci, więc to miasto przez bardzo długi czas mieszkańcom wystarczało. Wiecie też państwo na pewno, że mówi się, że Kalisz jest miastem jakim? Filip? Najstarszym. No najstarsze w Polsce, tak jest. No i czy to prawda? No nie. Gdyby spojrzeć na wiek poszczególnych miast, to zazwyczaj ten wiek się liczy od momentu powstania miasta, czyli od nadania przywilejów miasta, tak? Od nadania aktu lokacyjnego. I gdyby spojrzeć na 1257 rok u nas, to to wcale nie jest wcześnie. My mamy miasta, które mają te akty lokacyjne dużo wcześniejsze. Teraz gdyby spojrzeć na tradycję, która mówi o Kaliszu, to mówi się, że ona sięga 18,5 wieku w głąb historii. No więc jak to się dzieje, że akt taki późny, 13 wiek, a jednak miasto uważane za najstarsze? Ano tak, że miasto Kalisz szczyci się metryką, którą wystawił mu uczony Ptolemeusz w II wieku naszej ery. On, pisząc swoje dzieło Geografia, zaznacza na mapie miejscowość o nazwie Kalisja. My nie możemy powiedzieć, że to jest miasto, to raczej gród, osada handlowa, która po prostu się tutaj na tych terenach znajdowała. Więc gdyby teraz uznać, że ten drugi wiek, kiedy wzmiankowana jest Kalisja i chodzi o Kalisję, która była właśnie tutaj, no to mamy 18,5 wieku istnienia tego korzenia, na którym później wyrośnie miasto Kalisz. Więc poprawne by było mówienie, że Kalisz nie jest miastem najstarszym w Polsce, ale jest miastem o najstarszej metryce pisanej spośród miast polskich. I jak tak państwo powiecie, to nikt się nie przyczepi, bo żadne inne miasto w Polsce wcześniejszym glejtem niż Kalisz się nie poszczyci. Natomiast te prawa miejskie to już zupełnie inna historia. I teraz gdybyśmy chcieli odnaleźć ptolemeuszową Kalisję, to jej państwo dzisiaj nie znajdziecie tu w tym miejscu, bo tu mamy miasto XIII-wieczne. Ona znajdowałaby się na dzisiejszej dzielnicy Stare Miasto w Zawodzie. Dzisiaj stoi tam rekonstrukcja kaliskiego grodu Piastu i to tam trzeba upatrywać tego korzenia, na którym później wyrośnie piękne średniowieczne miasto. A jak do tego doszło, opowiem państwu, kiedy będziemy bliżej terenów związanych właśnie z ptolemeuszową Kalisją. Póki co przejedziemy sobie troszeczkę tutaj wzdłuż najważniejszych punktów miasta średniowiecznego, miasta związanego z Piastami. Thank you.
to tak, że pewnego dnia przychodzi do proboszcza pomoc kuchenna i skarży się, że kiedy się pochylała nad beczką z nieczystościami, ktoś ją za nogi złapał, do beczki wrzucił i ona niemal upłynęła w tej beczce, jeszcze w nieczystościach do tego. A ponieważ proboszcz był taki bardzo charakterny, więc ruszył w powoń za tym Kazimierzkiem, no i dobył tam jakiegoś miecza czy też szabli i tak nieszczęśliwa ranił, że on. W sprawie tej interweniował sam Kazimierz Wielki i stwierdził, że skoro duchowny skalał tutaj to miejsce, skalał swój stan, to też nie może tutaj dalej pełnić posługi. Co więcej, księży tutaj nie będzie. Postanowił sprowadzić tutaj kanoników laterańskich ze wsi Męka pod Przyradzem i tak od tego czasu aż do wieku XIX mieliśmy tutaj kanoników laterańskich. To właśnie dla tych kanoników został pobudowany budynek, który dzisiaj służy jako budynek parafialny. A ulica, którą od ratusza dochodzi się do katedry, jest nazwana ulicą Kanonicką. Co więcej, ponieważ ten właśnie proboszcz dopuścił się tak okropnej zbrodni, no jest taki tutaj przekaz, że od czasu tej śmierci tego rzezimieszka za karę katedra co roku o jeden głos będzie się w ziemię zapadać. No czy się zapada, czy nie, to dzisiaj Państwo będziecie musieli sobie sami sprawdzić. Także jako praca domowa macie Państwo oczywiście wejście sobie do kaplicy. No i trzeba zobaczyć, ile tam już tych włosów się naliczyło, jak mocno nam się świątynia od tego czasu zapadła. Muszę Państwu powiedzieć, że ci kanonicy też tak dosyć mocno wpisali tutaj w historię miasta. Dlatego, że do tej pory się słyszy, nawet jak się przychodzi po kościoła, szczególnie jak starsze panie idą na mszę, jest, gdzie idziesz? Idę na mszę do kanoników. Nie do świętego Mikołaja, nie do katedry, ale bardzo często idę na mszę do kanoników. Także bardzo mocno to gdzieś tutaj w świadomość kaliszy wrosło. Dobrze, proszę Państwa, jak się teraz odwrócicie, to widzicie przed sobą pięknie zrewitalizowane planty kaliskie, a te planty to nic innego jak pozostałość po wodzie, która tutaj płynęła. Mieliśmy tutaj kanał Babinka, bo już Państwo wiecie, że miasta średniowieczne, oprócz tego, że były otaczane murami, czy też jakimiś wałami, nasypami, musiały posiadać jeszcze jakąś dodatkową ochronę, bo sam mur no to za wiele nie znaczył. Tutaj taką zaporą naturalną była woda. I właśnie tu w tym miejscu, za murami miejskimi, byłaby woda. Dzisiaj Państwo nie widzicie, to efekt działań Niemców w czasie okupacji, którzy postanowili kanał Babinka zasypać. No zasypali go, bo on po pierwsze już nie pełnił swojej roli. Miasto już było tam daleko, już się rozszerzyło. Mieszkańcy już tam się też rozproszyli, więc już tutaj żadnej bariery ochronnej ona nie stanowiła. Do tego Babinka nieładnie wyglądała, nieładnie pachniała. To z kolei efekt tego, że stali tutaj kupcy, tu były kramy, tu były jatki i wszystkie nieczystości na koniec dnia leciały właśnie w koryto Babinka. No więc Niemcy postanawiają kanał zasypać. No, jakby chcieć coś zasypać, to pytanie do dzieci, to co trzeba zrobić? Jakbyście chcieli dziurę jakąś zasypać, to co trzeba zrobić? Co trzeba wziąć? No, czym można dziurę zasypać? Pewnie piaskiem, co? Jakimś gruzem. No i tak się to powinno odbyć. Jednak Niemcy mieli inny plan. Państwo wiecie, że bardzo mocno walczyli z kulturą, głównie naszą. Więc postanowili wykraść księgozbiory z kaliskich bibliotek i setki tysięcy tomów książek właśnie tutaj w Babinkę zostało wrzucone i tak dało początek zasypania tego właśnie kanału. Jak skończymy naszą przygodę dzisiejszą, pokażę Państwu później pomnik książki kaliskiej, który upamiętnia właśnie to zasypanie kanału Babinka. Dobrze, proszę Państwa, wsiadamy do autokaru i jedziemy zobaczyć, co nam tutaj wymalował jeszcze Kazimierz Wielki. Nie, nie, godzinka? Około godzinki.
widzimy się. Ja proponuję tak, jak gdzieś jest kawałek cienia, to sobie Państwo stańcie w cieniu, będzie bardziej komfortowo. Już Państwu wspominałam o murach miejskich, również o Zamku Kaliskim. I jakbyście Państwo tutaj spojrzeli za te plansze, to widać, że jest takie podlepiane już współcześnie pozostałości fundamentów Zamku Kaliskiego. Ten Zamek Kaliski, proszę Państwa, to było jedno z większych założeń tutaj w okolicy. Od początku swojego funkcjonowania miał 45 komnat, także no, naprawdę sporo. Jakby tak mieć za zadanie posprzątać tyle pokoi, to człowiek by się zarobił na śmierć, gwarantuję. Sam zamek na pewno w 1343 roku też już musiał, bo to wtedy podpisano pokój kaliski z krzyżakami. Na pewno Państwo wiecie, że myśmy się z tymi krzyżakami troszeczkę naboksowali w swoich dziejach. Kilka również traktatów pokojowych zostało podpisanych, w tym właśnie jeden tutaj w mieście Kaliszu. Na zamek bardzo chętnie przyjeżdżał sam Kazimierz Wielki, ale rekordzistą jest Władysław Jagiełło. I jemu, proszę Państwa, historycy naliczyli co najmniej 25 wizyt tutaj na zamku, zazwyczaj w okolicy świąt wielkanocnych. Także albo sobie tutaj wypoczywał, albo może wręcz przeciwnie, może właśnie był to czas na to, żeby przyjmować, podejmować tutaj gości. Jak Państwo widzicie, zamku tutaj już nie ma. Możecie tylko zobaczyć drobne tutaj pozostałości. Jest to efekt pożaru, jaki miał miejsce w 1792 roku. Mówimy, że to był wielki pożar miasta Kalisza i rzeczywiście on zrobił bardzo duże straty, jeżeli chodzi o zabudowę miasta, bo w wyniku tego pożaru płonie właśnie Zamek Kaliski, płonie pierwszy ratusz kaliski, który możecie Państwo tutaj na ilustracji zobaczyć, no i płonie duża część zabudowy miasta. I mamy tutaj taki ciekawy przekaz od mieszkańców z tego 1792 roku, który mówi, że kiedy miasto płonęło, kiedy była ta wielka pożoga i tu na wysokości zegara ratuszowego zaczęły sięgać języki ognia, ponoć zegar miał wybić 100 razy. Ile najwięcej możemy w czasie doby usłyszeć tych bić? 12. Na którą godzinę? 12. Na 12, dokładnie. Natomiast tym razem zarejestrowano 100 tych dźwięków. Więc Kaliszanie sobie pomyśleli, że to jest jakiś zły sygnał, to jest jakiś omen i chyba się nie mylili, proszę Państwa, bo rok później, 1793, Kalisz po drugim rozbiorze dostaje się pod panowanie pruskie. No i Prusacy, proszę Państwa, kiedy przyjeżdżają już do miasta, zaczynają je po swojemu porządkować. I tak rozbierają nam pozostałości ratusza, rozbierają nam także zamek i niestety rozbierają nam również mury miejskie. Te mury miejskie, proszę Państwa, my wiemy, że już w tamtym czasie były w opłakanym stanie. Wiemy to, bo są przekazy w prasie kaliskiej, które mówią właśnie o tym, że no te mury nasze to takie podupadały i ratusz nędznie wyglądał i tak dalej. Więc tak naprawdę pożar Kalisza tylko dokończył dzieła, no a Prusacy, chcąc uporządkować miasto, no po prostu nam to, co się dało rozebrać, to porozbierali. Z 1600 metrów murów, które mieliśmy, jakbyśmy je tak w ciągu rozłożyli, w tej chwili mamy tych metrów 300 i to jeszcze w takich poszatkowanych fragmentach. Państwo już żeście widzieli te przy katedrze i te kawałek wcześniej. Tu też możecie Państwo na ilustracji zobaczyć kolejny dłuższy fragment murów miejskich, te, które są za kościołem, za świętym Józefem i w nie z kolei wmontowana jest przepiękna baszta, baszta Dorotka. Gdyby chcieć znaleźć dalsze fragmenty muru, to trzeba by było po prostu pobiegać tutaj po podwórkach i można po prostu w podwórzach jeszcze niewielkie fragmenty zobaczyć. Co ciekawe, kaliskie mury miejskie były dwa razy przesuwane i żeby przesunąć mury miejskie, to nie jest taka prosta sprawa. To musi być wydana zgoda samego króla. I rzeczywiście dwa razy miasto Kalisz taką zgodę otrzymało, a mury trzeba było przesunąć z powodu tego, że budowano kolegium jezuickie wraz z kościołem i początkowe założenia były takie, że to wszystko będzie po prostu mniejsze. Ale ponieważ pieniędzy było więcej, rozbudowa była większa, więc trzeba było interweniować i przesunąć mury miejskie, żeby pomieścić te pomieszczenia zaplanowane dla kolegium jezuickiego i dla samych jezuitów.
jak jesteśmy w tym miejscu, to nie sposób wspomnieć o tym, co się tutaj działo i jakie budowle tutaj stały. Już Państwu wspominałam o bramach, o bramie toruńskiej, bramie wrocławskiej, które wyznaczały ten dłuższy odcinek miasta. I brama toruńska byłaby mniej więcej tutaj na tym klombie. Kiedy auto, mamy ten klombik, mamy reklamę Kaliskiego Grodu Piastów, mniej więcej w tym miejscu. Ona się tak troszeczkę rozciągała, bo ona była szyją ze względu na swój kształt. Wyglądała prawdopodobnie w ten sposób. No i jeszcze musicie Państwo pamiętać, że tutaj mamy planty, czyli tu płynęła woda, tak? Była tutaj brama, woda wpadała przez fontannę i tutaj zakręcała, zamykając miasto od tej strony. Także brama toruńska tutaj. Ale jak już patrzymy w tą stronę, to zerknijcie też Państwo na Kaliszanina z urodzenia. Tam siedzi sobie na postumencie. To oczywiście Adam Asy. Gdybyście Państwo chcieli się przejść, posłuchać na przykład dzieł Asnyka, to jest od niedawna taka możliwość. Jedna z ławeczek jest multimedialna. Jak Państwo naciśniecie pod nią guzik, to głosem jednego z aktorów Kalickich będzie odczytany jeden z wierszy Adama Asnyka. Także macie Państwo kolejny temat na taką pracę domową po wycieczce, żeby sobie odsłuchać właśnie wiersza Adama Asnyka. A skoro Adam Asnyk, Kaliszanin z urodzenia, to gdybyśmy poszli tutaj dalej w ulicę Zamkową, odnaleźlibyśmy miejsce, gdzie stała kamienica, w której Adam Asnyk się narodził. A tu, gdzie stał zamek, jak Państwo widzicie, mamy szkołę. Pierwsze liceum ogólnokształcące im. Adama Asnyka, ale wcześniej szkoła, do której właśnie często mały Adaś Asnyk. I to tutaj pewnie swoje pierwsze wyszlify literackie odbierze. Zwróćcie Państwo teraz uwagę, po drugiej stronie mamy świątynię, wierzchą dzisiaj chociaż fragmentem katedrę. Natomiast tutaj kościół pod wezwaniem w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, czyli kościół mariacki. I gwarantuję Państwu, daję sobie uciąć co najmniej trzy palce, że jakbyśmy zrobili sondę tutaj w mieście, gdzie jest kościół mariacki w Kaliszu i czy jest, to Kaliszanie powiedzą, że nie ma. Jak to nie? Ja bym powiedział, że jest. Kolega na historii miasta. Nie, to jest moja akurat parafia, dlatego wiem. Ale gwarantuję, że wielu Kaliszan po prostu nie wie. Dlaczego? Dlatego, że my ten kościół nazywamy inaczej. Dla nas jest to Święty Józef, kolegiata albo bazylika. Dokładnie tak. Także bardziej stosowane są te nazwy. Jak Państwo zerkniecie na niego, to od razu widać taki dysonans tutaj w tym układzie. Mamy jedną część otynkowaną na biało i tył z gołą cegłą. Dlaczego? Dlatego, że kościół w wieku XVIII się zawalił. Do kościoła od czasów jego powstania, od wieku XIV, dobudowany był pałac arcybiskupów gnieźnieńskich. I kiedy ten pałac w wieku XVIII rozebrano, zachwiano po prostu jakoś statyką tego budynku i budowla się zawaliła. Pozostał ten tył, który Państwo widzicie, taki w miarę pierwotny. Natomiast tu to wszystko było odbudowane już na modłę wieku XVIII. Co ciekawe, bo wiecie Państwo na pewno, że tam w środku znajduje się polityk mistrza z Gościszowic. Wygląda jak taka mała kopia ołtarza Wita Stworza. O, tak byśmy mogli mniej więcej powiedzieć. Więc to jest no, chyba jeden z większych tutaj zabytków znajdujących się w tym miejscu. Na czas, kiedy zawalił się kościół, trzeba było wynieść najcenniejsze rzeczy. I tak na przykład właśnie ten poliptyk trafił czasowo na zawodzie do kościoła świętego Wojciecha, bo w tamtym czasie kościółek świętego Wojciecha był kościołem filialnym właśnie tej parafii. Obecnie jest inaczej, ponieważ mamy kościół świętego Gotarda na ulicy Częstochowskiej, już ponad 100 lat stoi. I obecnie kościółek świętego Wojciecha Chłodnego właśnie pod parafii świętego Gotarda. Warto się udać też tutaj do kościoła no z kilku względów. Po pierwsze ten kult świętego Józefa, zapoczątkowany przez umieszczenie tutaj obrazu świętej rodziny Kaliskiej. Po drugie przepiękna kaplica męczeństwa i wdzięczności ufundowana przez księży Zawołowczyków za to, że święty Józef wyratował ich z opresji wojennej i pozwolił im przeżyć. No i kolejna sprawa to na tyle właśnie w tej części, którą Państwo widzicie z cegły, zbudowaną, tak ładnie odsłonięto, tam znajduje się tak zwany skarbiec świętego Józefa, czyli takie mini muzeum, w którym możecie Państwo zobaczyć zabytkowe monstrancje, piękne obrazy, jak również kopię dwóch najcenniejszych przedmiotów zdeponowanych w kolegiacie. I jest to kopia pateny Mieszka III Starego, którą ufundował dla opactwa cysterskiego w Lądzie, oraz kielich Kazimierza Wielkiego, naprawdę przepiękny, który tutaj w kolegiacie został zdeponowany.
Te dwa precjoza, proszę Państwa, na co dzień światła dziennego nie widzą. Tu je tylko zobaczycie w muzeum w kopiach. Ale światło dzienne zobaczyły w 1997 roku, kiedy to właśnie tutaj przy tym balkoniku został ustawiony ołtarz i tutaj Jan Paweł II odprawiał mszę, mając właśnie te dwa precjoza swoich dłoni. No było to wydarzenie niesamowite, to się Państwo domyślacie, może braliście Państwo udział. No ludzie co nie miara. Sam Jan Paweł II oprócz tego, że zawitał tutaj do kolegiaty, to również udał się do katedry. No i tam też chwilkę sobie na modlitwie spędził, zresztą na froncie katedry jest tablica, która informuje, że właśnie wizyta tak zacnego gościa miała tutaj miejsce. Gdyby spojrzeć tutaj na ten plac, to jest to też ciekawe miejsce pod względem struktury mieszkańców w Kaliszu. Bo już Państwo słyszeliście, że w 1793 roku zabór pruski, chwilę później zabór rosyjski, czyli już mamy ewangelików, którzy przyjeżdżają tutaj po drugim rozbiórze. Później mamy Rosjan z prawosławiem. Oczywiście mamy też katolików i do tego bardzo duży odsetek ludności żydowskiej. Szacuje się, że przed wielkimi wojnami to było 30 parę procent ludności, struktury tej ludności. I co ciekawe, proszę Państwa, widzicie kościół mariacki. Tu, gdzie jest dom handlowy, stała cerkiew, czyli mieliśmy tu prawosławie, tam mamy katolików. A kawałek za kościołem mariackim, zaraz jak będziemy jechać, to Państwo to zobaczycie, mamy kościół pojezuicki i on w wieku XIX był oddany w użytkowanie ewangelikom. Czyli mamy na bardzo małej przestrzeni prawosławie, katolików, ewangelików. Kawałek dalej mamy całą dzielnicę żydowską z synagogą, z budynkiem Talmud Tory, z mykwą, wszystko to, co potrzeba. I co ciekawe, proszę Państwa, tak naprawdę w dziejach miasta mało jest przekazów, które mówiłyby o jakichkolwiek zgrzytach na tle narodowościowym czy też wyznaniowym. Raczej wszystkie te grupy się fajnie zżyły. Co więcej, na przykład ewangelicy, którzy po zmianie zaborcy pozostali tutaj, oni wrośli tutaj w tą społeczność. I kiedy przyszła II wojna światowa, to duża część osób pochodzenia jednak niemieckiego zginęła z rąk Niemców w Lesie Skarszewskim. No i Niemcy uważali ich już za Polaków, tak? I oni sami deklarowali się jako Polacy. I jakbyśmy wyszli dzisiaj na cmentarz ewangelicki, proszę Państwa, to tam stoi krzyż z napisem Pro Patria dla ojczyzny. Dla której? No dla Polski. Oni tutaj zaczęli swoje życie, tutaj się zasymilowali i oni się czuli Polakami. Także to jest no, niesamowita historia. Gdyby teraz spojrzeć na strukturę miasta, ewangelików może około setki, więcej na pewno nie. Jeżeli chodzi o prawosławie, no to mamy teraz bardzo duży napływ ludności ukraińskiej, no to wiadomo, spowodowane szukaniem tutaj pracy, szukaniem swojego szczęścia. Szacuje się, że około 5000 już w tej chwili mamy tutaj w Kaliszu i okolicy. Jeżeli chodzi o ludność żydowską, to tu te szacunki są bardzo, bardzo mikre, aczkolwiek no ktoś tam jest jeszcze, o tak powiem. Jakoś oficjalnie się nikt tam mocno nie deklaruje, ale gdzieś tam jakieś potomkowie jeszcze są. Cała struktura wyznaniowa no, się mocno zmieniła po wielkich wojen, no bo wiadomo, no, część Niemców ucieka, bo wojna, ludność żydowska to wiemy, też emigruje, także tu się bardzo dużo zmienia, ale te tradycje wielowyznaniowe, wielokulturowe są moje, dawaj chwilę. No i proszę Państwa, to, że Kalisz był wielokulturowy, wielowyznaniowy, przełożyło się na powstanie wyjątkowego produktu w mieście Kaliszu, mianowicie na powstanie handlutów kalisztyków. Niemcy przywieźli ze sobą Anglaty, do tego mieliśmy Żydów z Mazą, Polacy lubiący cukier i to wszystko składa się na smak handluta kalisztykiego. To jest to produkt regionalny, wpisany na szlak dziedzictwa kulinarnego Wielkopolski. Oczywiście zapisany w rejestrach unijnych, także oryginalny andrut kaliski do zakupu tylko w Kaliszu i najlepiej smakuje właśnie. Zapraszam do.
wariacja, ale taka studia w Kościele jako Święty Józef, kolegiata z tej bazylika. Po drugiej stronie mamy pomnik Jana Pawła II. I to jak on wygląda, jest często wspomnieniem, którą ktoś poprosił, bo tutaj ktoś szkodował ochronę życia powszechnego. Dlatego on jest ustawiony przez Jezus Pannę i Boże, a on się często wspomnieje właśnie tą ochronę życia powszechnego. Byliśmy 1257 rok, lokacja potwierdzona później przez Przemysła II, stąd święto miasta Kalisza. Jednocześnie Państwo wiecie, że metryka
samego kalisza sięga wieku II naszej ery. Więc mamy tu taki jakiś rozdźwięk, tu miasto XIII-wieczne, tu II wieku Ptolemeusz wspomina Kalisję. Jak to wszystko połączyć? Ano bardzo łatwo. Otóż pierwotne siedliska tutaj ludzi to były drobne osady, między innymi osady tutaj na Zawodziu, na Starym Mieście, osada chociażby Wydarte, i tak ludzie się koncentrowali. No później zaczyna się to wszystko krystalizować, powstaje taki ośrodek, z którego można w jakikolwiek sposób zarządzać, i powstaje taki sformalizowany gród. I takie pierwsze ślady sformalizowanego grodu mamy już w wieku VIII, i pozostałością po tych najstarszych czasach są kurhany. I rekonstrukcję takiego jednego z takich kurhanów możecie Państwo zobaczyć obecnie na zrekonstruowanym kaliskim grodzie piastowskim. Kurhan to nic innego jak pochówek, tak? Pod stertą kamieni mamy urny z prochami zmarłych osób, czyli takie pierwsze jeszcze pogańskie pochówki. Sam gród, proszę Państwa, miał zapewnioną ochronę poprzez po pierwsze palisady, ostrokoły, czy też w późniejszym okresie czasu wały, ale też oczywiście dodatkową ochroną była woda, ta wszechobecna tutaj woda. To oczywiście opiekuńcze ramiona Prosny, które zapewniały właśnie spokój i bezpieczeństwo mieszkańcom grodu. Sam gród rozwijał się bardzo, bardzo ładnie, miał trzy takie główne fazy rozwojowe. Początkowo był bardzo malutki, później bardzo mocno się rozwija. Między innymi przyczynia się to do tego jeden z piastów, o którym zaraz opowiem. I później w wieku XIII w sposób nienaturalny gród zaczyna się kurczyć. I to jest anomalia. Zazwyczaj jest tak, że jak funkcjonuje miasto, wieś, osada, to ona się rozrasta, prawda? Przybywa mieszkańców, wchłania nowe tereny, tak jak współczesne miasto, Kalisz, prawda? Ono się co chwilę powiększa, ogarnia dzielnicę. Tutaj natomiast gród nienaturalnie się kurczy. Jest to efektem tego, że Prosna, która miała zapewniać obronność, w pewnym momencie kapryśnie zmienia swój bieg, odsuwając się od grodu. No to sprawia, że no już robi się niebezpiecznie, już nie jest tak fajnie, jak było wcześniej, i ci mieszkańcy troszeczkę się obawiają tutaj tego swojego funkcjonowania na grodzie. Ale wróćmy do tej fazy, kiedy gród jest w ogromnym rozkwicie. Przypada to na okres wieku XII i związane jest z Piastem. Z Mieszkiem III Starym, syn Bolesława Krzywoustego. Państwo wiecie, że po jego śmierci to się dopiero zaczęło dziać. Podzielił nam całe państwo na dzielnice, oddaje je swoim synom. No i od tego momentu zaczynają się kłopoty, bo jak Państwo wiecie, wszyscy się przepychają. Każdy o każdy kawałek się tam kłóci terenu. Każdy chce jak najwięcej, tak? Każdy też chce dzielnicę senioralną, żeby zarządzać wszystkim. No Mieszkowi trafia się właśnie tutaj między innymi ta ziemia kaliska, ale to dobrze. Wypiękniał nam wtedy gród, powiększył się. Sam Mieszko III Stary stawia na Zawodziu, na ogrodzie, mennicę. Funduje również kolegiatę pod wezwaniem świętego Pawła, przepiękną, z Piaskowca. Zresztą miał taki pomysł, żeby ta kolegiata stała się mauzoleum Piastów z linii wielkopolskiej. Czyli w zamyśle chciał spocząć tam on, mieli tam spocząć jego synowie. Kolejne pokolenia. Ale jak Państwo wiecie, jak się coś zaplanuje, to różnie to z tymi planami bywa, tak było też i tutaj. Już w czasie, kiedy Mieszka nie było, rok 1233, przybywa na gród książę śląski Henryk Brodaty, niszczy gród, to jeszcze cały czas mamy te niespokojne czasy, niszczy gród, pali kolegiatę, no ale jednocześnie robi coś ciekawego. Widząc, że ta obronność grodu jest już znikoma, postanawia gród przelokować, przenieść. I tak znajduje kawałek terenu otoczony wodą dookoła i właśnie 2 kilometry dalej przenosi ludność. I stąd mamy ten przeskok z Zawodzia w dzisiejsze centrum miasta. To oczywiście nie oznacza, że wszyscy się nagle pakują w walizki i ruszają tutaj. Gród funkcjonuje dalej do 1331 roku. Wtedy przyjeżdżają tutaj do Kalisza Krzyżacy. Ci Krzyżacy w tym 1331 roku to sobie w ogóle podróż po Wielkopolsce zrobili. No taką podróż, że tam już by nikt więcej ich nie chciał na swoim terenie widzieć. No ale macie Państwo, ta kolejna atrakcja. To super. No i proszę Państwa, ci Krzyżacy, kiedy się pojawiają, już niszczą zupełnie gród. Zadają mu taki cios, że gród się spod niego już nie podnosi.
ogrodzie już od tego momentu nie mówimy. Na szczęście ci ludzie, którzy tam jeszcze zostali, mają się gdzie przenieść, bo tu już mamy miasto. Od 1257 roku mamy miasto. Henryk Brodaty chyba nie przypuszczał, że tym swoim posunięciem sprawi, że wyrośnie tutaj piękne, średniowieczne miasto. Więc teraz jakby tak spojrzeć na historię miasta Kalisza, to możemy powiedzieć, że ta Kalisja Ptolemeuszowa po zawodzie i to jest taki korzeń, taka baza, która później przesadzona w nowe miejsce rozkwita jak piękne drzewo i tak powstaje nam właśnie miasto Kalisz. Ale proszę Państwa, historia zawodzia się na tym nie kończy, bo jak Państwo wiecie, teraz mamy tam piękną dzielnicę. Później, kiedy miasto zaczyna rosnąć, mury stają się zbyt ciasne, miasto wchłania poszczególne tereny i życie tutaj przecież powraca. I żeby to pięknie Państwu pokazać, to na grodzie, oprócz tego, że macie Państwo rekonstrukcję grodu, macie chaty w różnej konstrukcji, bramę wjazdową, wieżę, ostroku, palisadę, wały i tak dalej, i jest też chata z XVIII wieku. Chata gliniana, przeniesiona ze Starego Miasta, która ma pokazać kontynuację dziejów tego miejsca, które się tak drastycznie kończą w wieku XIV, a później na nowo tutaj to życie powraca. I w tej chacie możecie Państwo zobaczyć przepiękną ekspozycję etnograficzną, która też Państwu przypomni na pewno wakacje spędzane u babci na wsi chociażby, różne sprzęty kuchenne i nie tylko. Także zachęcam gorąco, żeby dzisiaj w ramach tych prac domowych, które już Państwu tu milion zadałam, również sobie zawodzie odwiedzić i zobaczyć, poczuć tego ducha, którego tam wprowadził Mieszko III Stary. Co ciekawe, proszę Państwa, mówiłam Państwu, że chciał stworzyć tam w tej kolegiacie mauzoleum Piastów. Pochówki mamy dwa na pewno odnotowane. To jest pochówek samego Mieszka III Starego, czyli mamy tutaj księcia, mamy Piastowicza pochowanego na grodzie. Jak również spoczął tam jego syn Mieszko Mieszkowic, który umarł troszeczkę przed swoim tatą. Dłuższy czas nie można było zidentyfikować niczego, co by było takim namacalnym dowodem na istnienie tutaj tych pochówków. No i pewnie Państwo wiecie, że tuż obok grodu jest kościółek pod wezwaniem świętego Wojciecha. On w obecnej formie jest z wieku XVIII, końcówka wieku XVIII, ale wiemy, że co najmniej od wieku XIII tam poza grodem też kościół stał. Czyli tam kościół dla pospólstwa, powiedzmy, ale na grodzie kolegiata na księcia, tak? Tu mieliśmy centrum takie administracyjno-państwowe, natomiast dookoła oczywiście też mieszkali ludzie. To nie było tak, że był sam gród i nic więcej, tylko mieszkają ludzie, którzy korzystają z kościółka świętego Wojciecha. Przy kościółku, kiedy prowadzono, no już pewnie z pół wieku temu, prace konserwatorskie, odwrócono kamień, po którym się wchodziły do kościoła. I to było to. To była płyta nagrobna Mieszka III Starego z drzewem życia. W oryginale jest zdeponowana w naszym muzeum, a kopię zobaczycie Państwo na zawodziu. Obecnie kolegiaty jako takiej nie ma, ale w ramach rekonstrukcji grodu odbudowano przyziemia kolegiaty, tak żebyście Państwo mogli kształt je zobaczyć, mniej więcej wielkość. Tak tam wysokość pół metra, one są odbudowane i w centralnej części jest położona kopia właśnie płyty nagrobnej Mieszka III Starego. Jest też wbity krzyż, którego fragmenty takie no, niewielkie znaleziono właśnie też tutaj na grodzie i też są kojarzone właśnie z pochówkiem Mieszka III Starego. Także możemy się szczycić, że nie dość, że Kalisz jest bardzo mocno związany z Piastami, to jeszcze Piastowicza na swojej ziemi tutaj pochowanego również mamy. Jak już o czasach piastowskich, było już też trochę o strukturze wyznaniowej. Jak Państwo spojrzycie sobie teraz w stronę lewą, zobaczycie po pierwsze tam w dalszej części budynek po pogotowiu. Już tutaj, teraz tutaj pogotowia nie mamy. Natomiast tu za tą roślinnością jest boisko po ośrodku szkolno-wychowawczym i jest to miejsce, w którym funkcjonował pierwszy cmentarz żydowski w mieście Kaliszu. Już Państwu mówiłam, że tej ludności żydowskiej było w Kaliszu bardzo dużo, ponad 30% przed wielkimi wojnami i to właśnie tutaj doczesne ich szczątki były składane do ziemi. Oczywiście w czasie II wojny światowej okupant no, zniwelował ten cmentarz, zniszczył macewy. Część macew nawet użyto do umocnienia brzegów prosty. W tym roku jeszcze taka ciekawostka, nie wiem czy wiesz, podczas remontów wschodów więzienia odnaleziono, że były wykorzystane do budowy schodów. Te macewy, które się udało uratować, które można było jakoś scalić, przeniesiono na nowy cmentarz żydowski na ulicę Podmiejską. No ale jak się pewnie Państwo domyślacie, to miejsce no, jest dla tej ludności wyjątkowe.
to tutaj są trochę szczątki ich bliskich, jest to dla nich nadal miejsce święte. Dlatego też no, trwały tutaj zabiegi o to, żeby no, Związek Żydów Polskich bodajże tutaj się domagał oddania tych terenów. I rzeczywiście te tereny są już oddane, są już w tej chwili w rękach właśnie tego związku. Co będzie dalej, zobaczymy. No, póki co ośrodek szkolno-wychowawczy się wyprowadził, pogotowia też tutaj nie ma. No trzeba poczekać, co będzie dalej. Dobrze, proszę Państwa, ruszamy dalej.